Szanowni panowie ministrowie, komendanci, szanowni państwo, funkcjonariusze polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, biura ochrony rządu. Osobiście każdemu z państwa gratulowałem i dziękowałem za służbę. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękuję za taką postawę, którą państwo na co dzień wykazujecie. Dowodzicie w ten sposób tego, że przysięga, jaką składaliście, przystępując do służby, jest przez was traktowana bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Możemy powiedzieć w ten sposób, że Polacy czują się w naszym kraju bezpieczni. Rekordowe wyniki badań opinii publicznej, prawie 90% Polaków mówi, że Polska jest krajem bezpiecznym. Jest to państwa zasługą. Dziś gratulowałem i dziękowałem bohaterom, bo tak można o państwu powiedzieć, bohaterom naszych czasów, ludziom, którzy są gotowi poświęcić własne zdrowie i życie, żeby ratować innych. To jest wielka wartość, to jest postawa godna wyróżnienia i godna zapamiętania i przedstawienia opinii publicznej. Naszym zadaniem, moim zadaniem, zadaniem polskiego rządu jest stworzenie jak najlepszych warunków do państwa służby. Stąd program modernizacji, stąd pieniądze, dodatkowe pieniądze, które przeznaczamy na nowoczesny sprzęt, które przeznaczamy na infrastrukturę i które przeznaczamy również na podwyżki wynagrodzeń dla państwa, tak żeby ci, którzy służą innym, byli godnie wynagradzani. To jest nasze zadanie i jesteśmy o tym głęboko przekonani, że społeczeństwo, polskie społeczeństwo może na państwa liczyć. Swoimi czynami państwo dowiedliście, że stoicie na straży bezpieczeństwa, na straży zdrowia, życia, imienia obywateli naszego kraju. Za to jeszcze raz wszystkim państwu dziękuję.